Witam serdecznie na moim kanale. Wracamy do rozgrywki z Diablo 2 Resurrected. Gramy naszym paladynem pod młotki. Ostatnio udało nam się troszeczkę wbić poziomów i troszeczkę posunąć fabułę. Jesteśmy już w akcie drugim przed samym podbojem Duriela. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Jeśli chodzi o statystyki, wyglądają one w ten sposób. Nie jest to postać jakoś wysokopoziomowa, jak na te miejsce w grze, w którym już się znajdujemy. Mogło być troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o rozwój, ale myślę, że powinno to wystarczyć. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czy możemy się jakoś wzmocnić? Może jakąś kurczugę by lepiej było trafić, można coś na hazardzie by było porobić, ale nie będziemy się na to decydować. Idziemy. Mamy już portal blisko do Uriela, właściwego grobowca. Bo nie wyłączałem gry, tylko nagrywam ciągle wam te odcinki. Może będziecie oglądać serii. Rozpoczynamy poszukiwanie grobowiec Talerasha. To jest kółko z półksiężycem, czyli to jest właściwy grobowiec Talerasha. Co tutaj mamy? Nie mamy więcej niż jednego poziomu, także eksploracja nie powinna być długa. Jak mamy szczęście, od razu trafimy w odnogę, którą trzeba wejść. Jeżeli nie, to będziemy się chwilę błąkać. Trafiły się jakieś bardziej wydajne istoty, co on ma wielką szybkość. No to zresztą są to takie potworki, które też mają dużą żywotność, także na spokojnie, pomalutku. Najważniejsze to nie stać w miejscu i nie dać się ubić. Bijemy na górę, bijemy trochę surowców, trochę miksturek. Przywrócimy życie, mocno mnie ta trucizna dobija. Dobra, nie ma sensu. Nikt nie powiedział, że będzie prosto. Tak jak mówię, poziom 18 w tym miejscu to jest trochę niski poziom. Ja zazwyczaj dochodziłem, jak sobie grałem tak sam ze sobą dla siebie, to dochodziłem do poziomu 24, 5. W mieście nie możemy zginąć, także na tych mamy 1 energię, jesteśmy zatruci, to nic tam się nie stanie. W tle możecie słyszeć odgłosy wiercenia. Sąsiad dalej kontynuuje remont. Robi z trzypokojowego sześciopokojowe mieszkanie, także trochę to potrwa. No i tak. Wracamy do kanionu magów. Wracamy do grobowca. Dokańczamy i mamy trójkątną tarczę. Jest to na pewno dobry drop. Może nam się przyda nawet. Tutaj sporo magów, sporo przeciwników w jednym pomieszczeniu. Ale jeśli chodzi o dużo dropów, to niestety nie. Dwa gniazda tutaj. Zobaczmy tą tarczę od razu. Nie jest aż taka dobra ta tarcza. Mniejsze obrażenia, mniejsza obrona, mniejsza szansa na blok. Nic ciekawego nam nie dodaje. Ta ma dwa gniazda. Wydaje mi się, że pod te słowo runiczne, które chciałbym tutaj zastosować, potrzebne są trzy. Uważajcie, jak się ustawiacie z tym młotem, bo tak jak ja stanąłem przed chwilą, że stałem na ścianie, ten młot walił w ścianę i znikał. Tak, żebyście tylko na darmo wyłuskali się z całej mamy. Nic by wam to nie dało. No i teraz 1, 2 czy 3. Zobaczmy alejkę numer 1. Bramka numer 1, tak? Jak to kiedyś tyle turniejów było. Bramka numer 1 nie kończy się, a wręcz rozgałęzia na bramkę numer 2 i 3. Dobra, teraz w tej odnodze pójdziemy w prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Nie ma w tym żadnej logiki. Jest to po prostu nachybił, trafił. Już można trochę odczuć te obrażenia od przeciwników. Nie myślę, że będzie Durielem łatwo. Uciekamy do miasta, bo się nas... bo nas truli. To nie jest dobry odznak. Naprawmy przedmioty.
Dlaczego nie mogłaby użyć odpowiednia mikstur? Pozbądźmy się tych tarcz. Dokupmy więcej mikstur leczenia. No i miejmy jakieś takie awaryjne antidota. Tak jak mówię, ten build na początku wydaje się taki dość cienkawy, ale z biegiem czasu... Czemu dalej mamy aurę moc? To jest dobre pytanie. Już mi nie pasowała ta aura. Chodziłem z bronią dwuręczną, mieczem poustawianym, no. Opisałem się. Nie sądzę, że to pierwszy i nie ostatni raz. Tutaj mamy zakończone, czyli bramka 1 od noga B jest zakończona. Idziemy w bramkę 1 od nogę A. Tak ją sobie prześmiewczo nazwijmy. Ta odnoga wiedzie nas do pomieszczenia, które ma kolejną odnogę, więc kontynuujemy. I przy okazji zdobyliśmy poziom 19. Jesteśmy takie 5 poziomów poniżej mojej normy. Antidotum też weźmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak tutaj są drzwi zamknięte i nic nas nie zaatakuje, to na szybko dodajmy te te punkty. Jeżeli chodzi o punkty umiejętności, to będziemy dalej dodawać Vigor, bo on zwiększa o 14%. Będziemy również dodawać koncentrację, bo chcemy, żeby nam się zwiększyła te obrażenia jeszcze bardziej. I jeżeli chodzi o młot, czy dodawać, czy nie, to jest ten problem, ponieważ zwiększa nam się zużycie many. Nie o wiele, ale ja bym dodał jednak tutaj i już zwiększą nam się obrażenia 38-46 przy takim małym zabiegu. I jeżeli chodzi o punkty, to ja bym zostawił sobie dalej tą witalność i lecimy. Teraz zwiększyły nam się obrażenia znacząco tych młotów. Powinniśmy to odczuć już na pierwszej grupie potworów. I możemy to odczuć, że to wszystko dzieje się szybciej. Odnoga 1A, tak ją sobie śmiesznie nazwaliśmy, przechodzi jeszcze dalej w bok. To już jakieś AAA, żeby to było znakiem czegoś wielkiego. No właśnie, sąsiad się włączył do akcji. Wszystko na raz, zwiększa mikstura many, wytrzymałość też się przyda. Co tu mam ciekawego? Ogromny miecz tarża. Tarża ma zawsze, no tak, trafia się bez, ale to dodaje obrażenia. Zobaczymy, czy będziemy mieli miejsce, żeby donieść do miasta, czy zaraz to gdzieś wyrzucimy dla miejsca na jakieś inne przymioty. Myślę, że już jest satysfakcjonujący ten damage, nie będziemy podnosić młota o kolejny poziom, nie będziemy zwiększać konsumpcji many, a zwiększymy sobie jego obrażenia poprzez te aury dodatkowe. Również mogę zwiększyć teraz tą drugą aurę. No niestety podziękował i zdech. Był jego ostatni oddech, powiedzenie dzięki. Ciekawe, czy to jest ta alejka, czy będziemy się wracać. Nie dowiemy się tego w inny sposób niż wchodząc w tamtą pomieszczenie. Na razie nie będziemy odnawiać naszego pomocnika. Polecimy na żywioł. Cóż złego może się stać? Tam jeszcze coś na dole niebieskiego było. Kryształowy miecz. Weźmy, może być ciekawy. A mi się wydaje, że możesz nieść więcej. Pierścieniowa zbroja. Ona ma mniej obrony. To nie jest to pomieszczenie, o które nam chodziło. No ale już jak doszliśmy tak daleko w nim, to postarajmy się tutaj poczyścić. Nie był to za świeży oddech. Czy wbijemy poziom 19, 20 przed walką? Nie sądzę.
Nawet jakbyśmy wyczyścili cały ten grobowiec, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dobijemy poziom. Dobra, odnoga 1 jest kompletnie sprawdzona, jest to niewłaściwa odnoga, teraz 2 lub 3. Jako, że nie gramy live, nie możecie się wypowiedzieć, ja podjąłem decyzję, że wybiorę odnogę 3, tę w prawo idącą. W jego lewą, tak, na naszą prawą, jego lewą. Te odnogi wyglądają, że się łączą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bijmy tych magów. Uważajmy na ich obrażenia od ognia. Tak, wiem, za mało many mamy. Jeszcze ten ożywienie jest tutaj bardzo mocno toksyczny. Tak, wiem, potrzebujesz many. Ja potrzebuję się wybrać do miasta i wolę wiedzieć, że to już to miejsce wygląda, jakby miało się rozgałęzić dalej. No i dobra, mana się skończyła. Nic tu nie wymyślimy, wracamy się na szybko. No kurczę, ten Duriel to jednak taki jednoodcinkowy sezonik. Co my tu mamy? Niezidentyfikowany miecz. Teraz nam już nie zależy tak na obrażeniach, bardziej należy nam na bonusach, więc to wypada. To było taniutkie. Pomyłka w sztuce. Dobra, mamy to już ułożone jako tako. Dobry wieczór. Czy zwiemy sobie naszego pomagiera, a to w celu chociażby takim, żeby dawał nam aurę. I lecimy z tym koksem. Myślę, że jeżeli chodzi o umiejętności, to oprócz wigoru zwiększającego, jeszcze błogosławiona celność zwiększa. Dodajmy to. 14% na tym poziomie to bardzo dużo obrażeń. Dobry wieczór. To i tak są dwie umiejętności, które będziemy mieli do końca wypoziomowane. Błogosławioną celność nawet jeszcze możemy zwiększyć 1. Stawiłbym to tak jak jest. 64 to jest dobra zwyżka obrażeń. Teraz będziemy przez najbliższych kilka poziomów zwiększać wigor i koncentrację. Koncentrację jako aurę. Cały czas się zastanawiam nad tym fanatyzmem. Zawsze możemy to na koniec usunąć. Jeszcze raz rozdać. Tak jak sobie rozpisałem, to raczej chciałem tą koncentrację używać bardziej niż coś innego. No dobra, zobaczymy jak to będzie szło. Tak jak mówię, teraz już mamy więcej możliwości dodawania punktów, a mniej punktów. Rozejdą się szybko. Ale myślę, że już te obrażenia będą wystarczające na chwilę obecną, żeby przefrunąć przez Duriela. To już jest dobry wzwyżka. Naprawdę Blessed Aim, czyli tą aurę do koncentracji, tylko do ustawionej celności mogliśmy już od początku sobie dodawać, maksować, bo ona jest przydatna. Dobra, odnoga 3 rozgałęzia się na dwie strony. Także znowu mamy sytuację, czy idziemy w stronę A, czy w stronę B. My udamy się w stronę A, powiedzmy, zacznijmy po kolei alfabetycznie. Niby taka krótka lokalizacja, jeden poziom, a się trochę nachodzimy.
To nie jest tak, że te wejście się przesuwa i co odwiedzacie korytarz, to ono się przesuwa na inną stronę. Nie, ono po prostu ma się do niego szczęście, albo się do niego nie ma szczęścia. Ja jestem raczej z tych drugich. Ale mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał, nie wiadomo ile. Nie łączą się te alejki, ale i ta się nie rozgałę, nie przechodzi dalej, więc wracamy się, nie ma sensu tracić czasu. Czy gałęź, ta noga ma szansę być tą właściwą? Szczerze nie sądzę, ale dam jej szansę. Dajmy miksturkę dla naszego Achsaba. I to jest ta odnoga. Tutaj będzie już ta walka z Durielem. Na pewno warto sobie oczyścić to miejsce, nie daj Boże, jakbyśmy musieli wracać z samego miasta, do czego na pewno nie dopuścimy, żebyśmy musieli wracać. Dobra, mamy pusto. Musimy się wrócić po kostkę, uzupełnić mikstury i będziemy się próbować z Durielem, będąc na 19 poziomie. Bierzemy laskę, w zasadzie włożymy ją tutaj, żeby nam nie zajmowało miejsca. Postaramy się jak najwięcej wypchać mikstury wytrzymałości, nie będą teraz potrzebne. Teraz antidota też nie będą potrzebne. Wstawimy jedno just in case, ale nie wydaje mi się, że Duriel będzie takie rzeczy nam robił. Dobijmy do paska wszystko. Problemem Paladyna jest fakt, że atakuje on stojąc w miejscu i musimy być blisko przeciwnika, także zobaczymy na tyle, na ile nam wystarczy tego wszystkiego. Zróbmy tutaj tak, Ctrl F1, Ctrl F2, wchodzimy, dajemy, wrzucamy aurę. Oddajmy ten przedmiocik. F1, F2, dobrze działa. No i szykujemy się do pojedynku z bossem. Zajęło nam 17 minut przejrzenie tego grobowca. Zobaczmy, jak długo zejdzie nam walka z bossem. Jakby nam nie szło, będziemy zmieniać przedmioty, będziemy dodawać umiejętności. Do działa. Zanim tam zejdziemy, pijemy miksturki. Dzięki. Pięknie. Dzięki. Wyrzucamy miksturki, dzięki. Czemu nie? Dzięki. Dzięki. Chyba będzie on potrzebował dostać inną miksturkę. Zostaliśmy sami na placu boju. Duriel zadaje o dziwo bardzo niskie obrażenia, jak na Duriela, ale nie będziemy z nim ryzykować. Idziemy przywołać sobie naszego pobrońcę. Myślę, że byśmy go wymęczyli, jakbyśmy jeszcze rzucili sobie miksturki wzmocnienia. Dzień dobry. To myślę, że już by się to powiodło, ale zagramy tak asekuracyjnie. Wypełnimy skrzynkę jeszcze raz miksturkami. Witaj w moim sklepie, tak. Na pewno innego poziomu pas, który by dodawał więcej miejsc, mógłby się pozytywnie przydać tutaj, bo by więcej można było mieć ze sobą tych miksturek. Jeszcze raz miksturki odtajania, 6 sztuk. Myślę, że nie ma też co przesadzać. Przypominam, teraz skakujemy bezpośrednio do niego. Czyli będziemy musieli działać szybciej. Mam nadzieję, że on się skupi na nim, a my będziemy mogli na spokojnie rzucić portal i aurę.
Mówię, legendarny przedmiot, super. Mogliśmy już go dobić tak naprawdę. Oba zadania wykonane. No myślę, że to były dobre dropy. Co byśmy tutaj mogli zrobić, to trochę miejsca na pewno chcemy wziąć tą kosę. Mimo że to jest eteryczna, to jest dla niego, także na pewno będzie ok. Zróbmy jeszcze miejsce na... szeroki topór, chociażby dlatego, że to jest przedmiot rzadki, czyli będzie miał, czy tam jak to się nazywa, jak jest taki unikatowy, ten legendarny, coś takiego. Idziemy zobaczyć, co ciekawego skrywa grób Tal Rasham. Kolega Tyrael, wracamy do Ludgolane. Uhonoruję poświęcenie Tal Rasham. Porozmawiajmy z Jerychem. Zobaczmy, co nam do zaoferowania ma ten drop klasyczny przyłbica chwały, niestety eteryczna, albo stety będzie dawać więcej obrony. Jak zejdziemy z nią do trwałości 1, damy ją naszemu pomocnikowi. Na chwilę obecną nasz pomocnik będzie miał też szyszak. Odmiejmy mu broń, zwiększą mu się obrażenia praktycznie dwukrotnie. Ten mieczyk nie wpłynie nam na obrażenia, ten też nie. Duża szybkość ataku, normalna, Berło ma dużą szybkość, czyli jest ok. Handel, pozbywamy się tego nadmiaru przedmiotów, zostawiamy sobie te miksturki i będziemy gotowi na wycieczkę do kolejnego aktu, którym jest akt trzeci. Może być. Jeszcze to będziemy porządkować. To wszystko da się poprzerabiać. Zostawmy złoto. Dajmy się do Jerchyna, tak jak nam powiedziało zadanie. Jerchyn da nam zadanie, żeby porozmawiać z Meshifem. A Meshif zabierze nas na wschód. Podążamy na wschód cały czas. Witaj. Teraz wszystko. Dwoje rzeczy do podmianki na pewno, które bym chciał na szybko podmienić, to jest zbroja i rękawiczki, tarcza i berło, nie jest aż tak źle. Pierścienie też są na razie ok. Trafił się fajny hełmik, szkoda, że eteryczny, także nie będziemy go mieli za długo. Meshif, zabieraj nas na wschód. Sekwencję filmową będziecie mogli sobie obejrzeć. Ale myślę, że nie będę was zamęczał tym u mnie na serii. Będzie można po prostu na Battle.net aplikacji sobie obejrzeć to, czy na innych YouTube'ach. Dało nam się ubić Duriela. Nie było z nim takiego problemu. To powiem, że z tymi olbrzymami w jego grobowcu były większe problemy niż z nim samym. Także jak już się wczytam, akt trzeci będziemy kontynuować w następnym odcinku. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za dotrwanie do końca. Jeżeli się podobało, to zostawiajcie łapki w górę i komentarze. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie. I do zobaczenia już jutro na kolejnym odcinku. Pozdrawiam.